Igor Jankowski, witam Cię serdecznie. Prawda, to nie są finały U15, na którym się Wam nie udało awansować drużynie z Pruszkowa. Chciałbym, żebyś parę słów opowiedział o tym ważnym meczu o awans z Pyrą Poznań, kiedy to jeszcze na parę sekund przed końcem byliście w finale. No niestety, no prawda, no goniliśmy cały mecz, dogoniliśmy w końcówce, no ale niestety, no błędy w obronie, no i straciliśmy ważne dwa punkty i już tego nam się nie udało odrobić. No walczyliśmy, ale niestety się nie udało. Niestety po prostu Pyra była lepsza w tym dniu. Ale w ostatniej minucie uderzyliście, bo Trujeckie rzucił. Patryk i Tytus. Przechwyt zrobił. Też Tytus. W sumie to ja. I ty zrobiłeś te punkty. Nie, ja przechwyciłem Tytus, zdobył punkty. I wyszliście na prowadzenie. I potem ten rzut z Pyry. Gratuluję chłopcom z Pyry, ale taki jest sport. Co byś chciał teraz przekazać zawodnikom, którzy awansowali? Wiemy już, że finały będą we Skierniewicach i powiedz mi, jakiś, czy masz jakiś przekaz do nich. No i ty, kto jest twoim faworytem? Chodź tu pod mój baner ładny. No to wszystkim finalistom życzę powodzenia i dobrej zabawy, bo to się głównie liczy. Osiągnięcie to jest drugorzędna sprawa, najważniejsza jest zabawa. No i tak, oprócz tego to obstawiam, że ciężko jest stwierdzić, bo wyrównane są te grupy, ale obstawiam, że Komorów jest w stanie powalczyć o obronienie tytułu. A tak to żadnych takich większych typów to nie mam, bo cała ósemka jest bardzo wyrównana. To ja się teraz zapytam Ciebie tak, czy drużyna ze Skierniewic da radę bo sześcioma zawodnikami grać i pięć spotkań? No, zależy jak się do tego przygotują, bo to jest też bardzo ważna sprawa, żeby kondycyjnie to wytrzymać. Ale jak tak na nich patrzyłem na tych ćwierćfinałach, to wydaje mi się być dobrze przygotowani i wydaje mi się, że dadzą radę. Czy Łosiak i Liserski z Kielc dali będą w gazie? Oczywiście, no. To są dwaj liderzy, którzy pokazują, co umieją i każdy już wie, na co ich stać. Słuchajcie, drużyna z Pruszkowa zdobyła w tamtym roku nieoficjalne Mistrzostwa Polski U14. Mieliście kapitalny skład, ale ten skład się rozbił. Kto przeszedł do Śląska? Pomidor. Ale ja uważam cały czas, gdyby Piskosz, dobrze mówię, i MVP, jak się nazywał? Kobiałka. To w tej chwili na pewno byście byli w finale, walczylibyście o złoto. A teraz ani Śląsk, ani wy. No takie życie. Ty, na czym się teraz skupiasz? Teraz to oprócz celowania, no to kibicuję wszystkim finalistom, no i powodzenia. No może kadry polskie. A to przy okazji, jak się dostanę, to się dostanę, jak się nie dostanę, to nic złego się nie stanie, będę dalej trenował. Wybierasz się do Skierniewic? Oczywiście. Popatrz, z tatą przyjedziesz. Na pewno z tatą, ale no to raczej cała rodzina przyjedzie, bo takiego święta koszykówki tak blisko domu obejrzeć to byłby grzech. A powiedz mi, a co ci i fajnie tanie mistrzostwa byście mieli, nie? Bo Komorów i Warszawa już się cieszy, że dużo nie wydają. Ale powiedz, jak cię pocieszył twój tata, były koszykarz i co wam trener mówił po tym dramatycznym koszówce? Znaczy no trenerzy nam za dużo nie mówili, bo głównie to my sami musimy wyciągnąć wnioski i sami wiemy to, że jak zagraliśmy i co źle zrobiliśmy. Trenerzy tylko podsumowali nasze błędy i podziękowali nam za sezon. A tata? Tata to jest takie wsparcie, które umie mi powiedzieć coś dobrego, coś złego, ale sam wie, że ja wiem, co źle robię i tylko mi kibicuje. Oglądasz tutaj mistrzostwa, finały juniorów i powiedz, czy naprawdę jest przepaść między kategorią U17 a U15, bo ja to tak widzę. Ja bym sobie życzył, żeby taki poziom był na U15, ale to jest chyba niemożliwe w Polsce. No to zależy, bo to zależy też od rozwoju, jak każdy się rozwija, bo na pewno tutaj jest coś, czego nie ma w U15, czyli na przykład to jak inni są motorycznie i kondycyjnie zbudowani, bo w U15 są może dwie osoby, które lewo co dadzą z góry, albo na przykład wytrzymają 40 minut na takiej samej intensywności. Czy mistrzostwo obroni Komorów? Kibicuję wszystkim chłopakom, ale uważam, że Komorów ma największe szanse, żeby obronić tytuł. No, jedyny zespół, który może obronić tytuł. No to powiedz strefę medalową według Ciebie. Nie jestem pewien co do kolejności, ale obstawiam. Nie mów kolejności. No to obstawiam Komorów, Skierniewice, Machynia i nie wiem czy Kielce, czy WKK.
Ale zapomniałeś, chłopie, o Pomorzu. Sopot, Gdynia, ja jestem pewny, że jedna z tych drużyn będzie też w czwórce. No to może Sopot, nie wiem. Gdyni jakoś bardzo dobrze nie znam, bo nie widziałem na żywo. Sopot widziałem, ale też nie wiem, jestem pewien. Wydaje mi się, że z tych zespołów to Sopot się może pobić, ale nie jestem pewien, czy jest w stanie wygrać. Czy kończysz ósmą klasę, że jesteś już w liceum? Kończę ósmą klasę w tym roku. Gdzieś do liceum się wybierasz poza Pruszków. Możesz powiedzieć Pomidor, jak nie chcesz opowiadać. Pomidor. Dobrze. No to na tyle. A kto MVP finałów? Jak już by miał być? Wymień trzech zawodników, którzy mają predyspozycję do MVP finałów. Łosiak. Jeśli bym Kielce wygrał, to Łosiak. Jeśli Komorów, to moim zdaniem Paul. Albo Bodzan, nie wiem. A jeśli Machynia, to obstawiam Mrówczyńskiego. No to widzimy się w Skierniewicach i będzie kolejny komentarz. Dziękuję Ci, że znalazłeś czas i odwagę, że pogadałeś, bo taki jest sport, są wygrani i przegrani. No i nic na to nie poradzimy, ale takie porażki na pewno dużo uczą, mam rację. Oczywiście. Tak. A ty przed... lekcja pokory. I na pewno dla Ciebie jest najważniejsza gra na poziomie seniora w porządnej lidze, tak? Oczywiście. I tego Ci życzę, Euroliga, NBA, spełnienie marzeń. Możesz kogoś pozdrowić jeszcze. Pozdrawiam wszystkich finalistów, rodziców, całą rodzinę. Jeszcze raz życzę wszystkim powodzenia na finałach. No i jak się mają chłopcy przygotować do egzaminów z podstawówki? Boże, 20 dni to jest tak mało, jak teraz się o tym pomyśli. To jest hit po prostu. Ale dają rady, pozdrawiamy.